Witam, z tej strony SabaPlay. Jak widać, nie jest to tym razem Euro Truck Simulator, lecz jest to Need for Speed World. Obecnie jeżdżę Nissan Skyline. Nie powiem wam jaki był, nazwy nie widzę, a kupiłem go bardzo dawno. Gry nie zacząłem teraz. Już gram w nią sporo czasu. Dzisiaj pewnie przejadę wam jeden wyścig, żeby wam pokazać jak gram w to i... No, zobaczycie sami w innych odcinkach. Także jedziemy teraz. I szukamy wyścigu. Może być nawet i ten. Obecnie widzę, mamy w tym najniższy level. Nie zdążyłem sprawdzić wszystkich samochodów, jakie są. Zobaczymy, jak nam pójdzie pierwszy wyścig na YouTube'a. Mam nadzieję, że tu lagować nie będzie. Pewno znowu się długo ładować będzie też. Co? Aż tak mocno nie laguje. Sam jadę? Nie, gdzie reszta jest? Mapa się do końca nie zdążyła załadować. Ojej. Nie cierpi jak mapa się do końca nie załadowała. Mały lak chwycił. Cały czas prowadzimy. Jest szansa, że to wygramy. Tym razem pojedziemy dołem. Ale się zacząłem tu rozbijać. Osobiście nie lubię na skróty jeździć. Także... Jak pojadę na skrót na odcinku, noż wjechał mi. Tak jak mówiłem, jak pojadę na skrót na odcinku, to znaczy, że muszę być już wkurzony na innych graczy. Na razie ich nie widzę na mapie. A i nie wyhamowałem. Bo skąd oni się tu wzięli? No, znikąd wyjechali oszuści jedni. Nie, jest, nadal pierwszy jestem. Udało się wygrać. Jest. Pierwszy wyścig, pierwsza wygrana. Cieszę się z tego. I... Nie będziemy jechać następnego wyścigu. Otwieramy drugą od lewej. Power up.
To są chyba dodatkowe okrążenia, nie jestem pewien. A to jest Nissan Skyline, ale nie powiem wam dokładnie jaki. Pojedziemy zobaczyć, co tam jest przed nami. Długo coś hamuje. Wejdziemy sobie do Safe House i wam powiem dokładny model, jaki to jest. Nie chcę mi coś przejść do Safe House. Ale wydaje mi się, że to jest Nissan Skyline GTR. Może teraz powie? Może czemu mi to nie chce w Safe House wejść? W mapę wchodzi. Tylko w Safe House'a nie chce wejść. Tak zadziała. O, Nissan Skyline GTR Spec. Albo mam. Mówię, mam Nissan Skyline GTR Spec. Nie wiem, nie pokazuje dalej. Road chyba to jest. I posiadam jeszcze BMW Z4M Couple. Zaraz zaprezentuję, jak wygląda mój Nissan. Niech się tylko załaduje to wszystko. Niestety muszę tak pokazać, bo też nie chce mi się włączyć Safe House. Ładuj się szybciej. O, tak wygląda. Nic się nie chce pojawić, nie wiem czemu. No dobra, myślę, że na tym zakończymy mój odcinek. Widzieliście już mniej więcej, jak się ścigam. Więcej zobaczycie na następnych odcinkach. O, wyskoczyło. Tak wygląda mój Nissan. Nissan Skyline GTR V Spec R34. Tak wygląda. Nie jestem pewien, ale już mam chyba większość najlepszych modyfikacji do niego kupowanego, bo wydałem na to kilkanaście funtów chyba. Kiedyś w SMS-ach wysyłałem jeszcze. Mam nadzieję, że uda mi się za jakiś czas jeszcze lepsze auto kupić niż to. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku.